życiu nauczyciela zdarzają się czasami bardzo piękne chwile. Kto wie, czy nie jedną z najpiękniejszych z nich jest ta chwila, w której nauczyciel widzi, jak jego uczeń naprawdę coś zrozumiał. Nie tylko zapamiętał jakąś treść, ale naprawdę zrozumiał, co tam miało być powiedziane. Gdy nagle przed człowiekiem odkrywa się jakaś nowa prawda, jakaś ważna prawda. I widać to w tych oczach, że tam pojawia się zrozumienie, że nagle coś bardzo ważnego zostało zrozumiane. To jest bez wątpienia największa nagroda dla nauczyciela. Gdy widzi, że rozpalił taki ogień zrozumienia, gdy widzi, że dzięki niemu, że udało mu się pośredniczyć w tym przekazywaniu wiedzy, że jakaś ważna informacja nie tylko zapadła w pamięć, ale naprawdę rozpaliła umysł młodego człowieka. Ojciec Woroniecki powie o tym, że w naszym społeczeństwie szanujemy ludzi, którzy piszą książki. Przeważnie człowiek, który napisał książkę, to jest taki człowiek, który uchodzi za mądrego. No, jak napisał książkę, to na pewno sporo wie. Natomiast właśnie ojciec Woroniecki zwraca na to uwagę, że każdy zasadniczo jest w stanie napisać książkę. Bowiem nie na darmo przysłowie mówi, że papier wszystko przyjmie. Każdą głupotę można zapisać na kartce papieru i papier się nie zbuntuje. Natomiast, żeby przekazać coś faktycznie człowiekowi, no nie wystarczy tylko coś powiedzieć. Trzeba przygotować i ten umysł, i odpowiednio dobrać te słowa, odpowiednio stworzyć ten kontekst, tak żeby te słowa, które wypowiadamy, żeby one faktycznie padły w tą podatną ziemię i później przyniosły owoc. I słusznie ojciec Woroniecki zauważa, że to jest rzecz dużo większa. To jest rzecz dużo większa niż tylko zapisanie słów na karcie papieru. Nie tak dawno zdarzyło mi się, że jeden z uczniów w obliczu wyjaśniania, czym jest łaska uświęcająca, powiedział, ale to aż za bardzo. Gdy była mowa o tym, że my jesteśmy latoroślami na tym krzewie winnym, który jest Pan Jezus, że On sam mówi, że On nas ukochał tak, jak Ojciec ukochał Jego. Jak Ojciec ukochał Jego. Trójca Przenajświętsza. Bóg Ojciec i Syn Boży. Ta sama miłość, którą Syn ukochał później nas. I my jesteśmy latoroślami na tym krzewie winnym. I ta odpowiedź, zapamiętam ją być może już do końca życia, ale to aż za bardzo. I to jest bardzo słuszna odpowiedź, to jest bardzo słuszny komentarz. Ta miłość Boga jest aż zbyt wielka. Ona jest aż w pewnym stopniu nierozsądna, przerastająca nasze miary. To jest aż za bardzo, ale właśnie tak jest. Tak właśnie Pan Bóg nas ukochał. Aż za bardzo. I obdarzył nas swoim własnym życiem. Ukochał nas tak samo Pan Jezus, jak Jego ukochał Ojciec. Tą samą miłością, wewnętrzną miłością Trójcy Przenajświętszej i uczynił nas uczestnikami boskiej natury. Także jesteśmy naprawdę latoroślami na tym krzewie, na Panu naszym Jezusie Chrystusie. Staliśmy się w ten sposób częścią Jego. I z tego wynika mnóstwo rzeczy. W zasadzie całe nasze chrześcijańskie życie wynika właśnie z tego. Natomiast nie martwcie się, nie będę teraz całego naszego chrześcijańskiego życia tutaj jako wniosek z tego, co powiedziałem, wyjaśniał. Ale jeden bardzo konkretny aspekt chciałbym podkreślić. Skoro staliśmy się uczestnikami boskiej natury, skoro jesteśmy tymi latoroślami na tym krzewie, którym jest Pan nasz Jezus Chrystus, to musimy również okazywać wobec siebie szacunek, miłość. Mamy ten obowiązek, ten ścisły obowiązek. Skoro staliśmy się uczestnikami boskiej natury, to powinniśmy również nawzajem wobec siebie zachowywać się
tak jak właśnie wobec uczestnika boskiej natury i sami zachowywać się godnie tego uczestnictwa w boskiej naturze. I teraz od tych rzeczy najwyższych, od tych największych schodzę do tych najdrobniejszych, do tych absolutnie najmniejszych, do naszych zwykłych, codziennych zachowań. Bowiem tu powinno było być to widać, właśnie tutaj, w tych naszych codziennych, najmniejszych rzeczach. Nawet w zwykłych normach zachowania. Gdy nauczyciel zwraca uczniowi uwagę, przestań krzyczeć, to nie jest to tylko wyraz zdenerwowania nauczyciela, który już cały dzień słucha krzyczących dzieci i w pewnym momencie ma dość. Nie, ten nauczyciel przekazuje głęboką ontologiczną prawdę, choć czasem może i sam już o tym nie pamiętać i ten, który słucha tych słów, też może tego nie wiedzieć. Bowiem mamy obowiązek zachowywać się z miłością wobec najbliższych, z miłością bliźniego. Miłość bliźniego wymaga od nas czasem bardzo prozaicznych rzeczy. Na przykład tego właśnie, żeby nie krzyczeć w obecności innych, bo i dla innych jest to po prostu przykre, gdy się w ich obecności krzyczy. I tak, takie proste słowo, taka prosta rzecz, to jest uczynek miłości bliźniego. Zwracanie uwagi na to, żeby innym było w naszym towarzystwie dobrze, to jest uczynek miłości bliźniego. Spełniane z takim nastawieniem może być rzeczą bardzo zasługującą. I też my, gdy wam zwracamy właśnie na takie zwykłe, prozaiczne rzeczy uwagę, to nie dlatego, że właśnie chcemy mieć święty spokój. To nie dlatego, że jesteśmy znużeni i akurat coś poszło nam nie tak i musimy się na kimś wyżyć. Tylko dlatego, że jest to naprawdę dobre. Że na takie rzeczy należy zwracać uwagę. Że właśnie w ten sposób uczymy się praktykować miłość bliźniego. Gdy nie zachowujemy się tak, jak na to nam przyjdzie akurat ochota, bo jestem szczęśliwy, to krzyczę, jestem zły, to też krzyczę, tylko inaczej. Tylko panowanie nad sobą, ćwiczenie się w tym panowaniu nad sobą jest rzeczą wielką. Jest rzeczą, w której nasza wola się umacnia, ćwiczy się, kierowana cnotą, miłością bliźniego. Ze względu na miłość bliźniego patrzę na tego drugiego człowieka, staram się tak zachować, żeby dla niego to było przyjemne. W ten sposób opanowuję sam siebie. A człowiek, który opanowuje samego siebie, może później zacząć opanowywać świat. Człowiek, który najpierw zapanował nad sobą, nauczył się panować nad sobą, nad swoimi zachciankami, emocjami, ten człowiek dopiero może ten świat zdobyć. Ale to już jest temat na zupełnie inne kazanie. Tymczasem pamiętajmy, że Pan nasz Jezus Chrystus faktycznie ukochał nas aż za bardzo. I pamiętajmy, że ma to zupełnie konkretne, praktyczne konsekwencje, że gdy zachowujemy się po prostu zgodnie z miłością bliźniego, zgodnie z tymi normami, które dla człowieka kulturalnego są mniej lub bardziej oczywiste, to praktykujemy tą wielką cnotę. Spełniamy wielki uczynek miłości bliźniego, który może być zasługującym na wieczność. Prośmy Pana Jezusa, abyśmy potrafili w tych naszych zwykłych, małych, codziennych czynach, małych, codziennych umartwieniach dostrzegać te rzeczy wielkie. I abyśmy uczyli się codziennie panować nad naszymi własnymi słabościami i w ten sposób do Pana Jezusa się zbliżali. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.